komunikacie przesłanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do naszej redakcji czytamy: w związku z negatywną oceną programową wyrażoną w 2019 roku przez Polską Komisję Akredytacyjną w ramach limitu przyjęć na kierunek lekarski na rok akademicki 2020-2021 nie przewidziano miejsc dla radomskiej uczelni. Oznacza to, że w tym roku Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny nie będzie prowadził rekrutacji studentów na kierunek lekarski na pierwszy rok studiów i nie uruchomi nowego cyklu kształcenia w roku 2020-2021. Na początku czerwca doszło do spotkania sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki, profesora Wojciecha Maksymowicza, z przedstawicielami władz radomskiej uczelni miasta, z dyrekcją Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu i studentami. Wojciech Maksymowicz poinformował, że uniwersytet musi udowodnić, iż kształcenie na prowadzonych dotychczas cyklach kierunku lekarskiego przebiega i będzie przebiegało prawidłowo. To oznacza, że dotychczasowi studenci tego kierunku będą mogli kontynuować naukę. Ministerstwo wymaga jednocześnie od Uniwersytetu podjęcia lub kontynuowania intensywnych działań naprawczych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak informuje, nadal monitoruje sytuację w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.